Na początek meczu tak naprawdę dobrze się dla nas ułożył, wygrywaliśmy, dwa razy prowadziliśmy, ale mamy ciut za mało doświadczoną drużynę. Na to wychodzi, żeby utrzymać wynik, tracimy zbyt dużo bramek, zbyt wiele sytuacji. Tak naprawdę naszym największym problemem było podanie za plecy rywala, czyli dłuższa piłka za plecy naszej linii obrony. Nie reagowaliśmy na to, za słabo reagowaliśmy, tak naprawdę głównie z tego już w pierwszej połowie, ale też w drugiej tworzyły się sytuacje dla rywala. Na pewno musimy nad tym popracować, ale tak jak mówię, z pierwszej połowy jestem zadowolony przede wszystkim z tego, że potrafiliśmy się utrzymać przy piłce przez dłuższe fragmenty i kontrolować grę, gorzej było bez piłki, a szczególnie w linii obrony. Dobry wieczór, panie trenerze, Jakub Berda, Śląsk. Na początku chciałbym zapytać o te rotacje w składzie, bo aż 8 zmian. Czym spowodowane? To po prostu tak, żeby sprawdzić innych zawodników? Przede wszystkim tak, żeby sprawdzić innych zawodników. Mamy ich dużo, mamy dużo młodych chłopaków, których chcemy wprowadzać. Część też doświadczonych zawodników, którzy też chcemy, żeby dochodzili do siebie, żeby nam docelowo pomogli. Inaczej, nam, przede wszystkim młodym zawodnikom, których wprowadzamy, że oni też muszą tworzyć środowisko do ich rozwoju i też dzisiaj tak naprawdę świetny mecz uważam dwóch środkowych pomocników, Mateusza Młynarczyka i Pisarczuka Roberta, więc tak naprawdę doświadczeni, jeszcze nie bardzo starzy, ale jak już jak na ten zespół nasz, to doświadczeni i starsi zawodnicy. Mateusz Młynarczyk w tej drugiej połowie bardzo cofnął się, próbował rozgrywać piłkę gdzieś już od swojej linii obrony, to były założenia, korekty w przerwie wprowadzone? Tak też było w pierwszej połowie, jak pan widział, przez cały mecz, może pod z wyjątkiem końcówki meczu, gdzie już był na dziesiątce, już był wyżej ustawiony, ale rzeczywiście to był jakiś tam plan na mecz, który realizowaliśmy i całkiem nieźle wychodził. Ale tak jak mówię, nasze problemy były gdzie indziej, nie z piłką, tylko bez. Jeszcze chciałem spytać o występ środkowych obrońców, szczególnie Ihora Macenki. On chyba dosyć elektryczny, jak pan ocenia dzisiaj jego poczynania? Oceniam stosunkowo pozytywnie, aczkolwiek no, zmieniliśmy go przede wszystkim dlatego, że miał żółtą kartkę i tam rzeczywiście już się zanosiło, było ślisko, zanosiło się na drugą żółtą, sędzia go już ostrzegał, więc stwierdziliśmy, że zagra krócej, ale ogólnie jego rozwój oceniamy nieźle, aczkolwiek ten mecz rzeczywiście cała linia obrony, myślę, nie może zaliczyć do udanych w fazie bronienia. W fazie atakowania lepiej, budowania gry, w fazie bronienia nie jesteśmy zadowoleni. Zbyt wiele piłek przeszło za nasze plecy, nie reagowaliśmy przed linią obrony. Łatwo się obracali zawodnicy motoru i zbyt wiele sytuacji było stworzonych przez to. I ostatnie pytanie o tę ostatnią zmianę, bo wszedł Krzysztof Morczyński za Szymona Krocza, a później zespół posłał długie podania na Huberta Konstantego i chyba nie tak to miało wyglądać. Tak, Krzysiek dostał takie zadanie, że chcemy grać więcej za linię obrony, próbować, bo tak naprawdę graliśmy tego mało i rzeczywiście Krzysiek tego próbował. Nie dochodziły to podania albo nie dobiegaliśmy, ale sam pomysł i realizacja była gorsza, ale sam pomysł był dobry, tego chcieliśmy. Nie zawsze wszystko się uda. Dzień dobry, panie trenerze, Mateusz Włosek, Śląsknet. Chciałem spytać jeszcze o ocenę występu młodego bramkarza Bartosza Głogowskiego, który dzisiaj pokazał się z dobrej strony pomimo tych czterech straconych bramek. I przy okazji chciałem też spytać, co dzieje się z Oskarem Milcarzem, no bo wiemy, że nie pojawił się w kadrze na mecz z Kotwicą i dzisiaj też nie widzieliśmy go w ogóle w kadrze meczowej. Tak naprawdę Oskar ma problemy z kolanem, więc jakby pewnie byłby na tym meczu, ale z powodu jakichś tam problemów z kolanem go nie było. No, tak normalnie by był Oskar, bo jest zawodnikiem z pierwszego zespołu, ale ze względów zdrowotnych go tutaj nie ma, więc jakby tylko z takiego powodu. Ale Bartek Głogowski, oceniam jego mecz, to jest 17-latek, oceniam jego mecz naprawdę bardzo dobrze i w grze nogami, i w same interwencje w bramce na plus. Oczywiście cieszymy się z wyniku końcowego, natomiast na ten wynik zasłużyliśmy swoją ciężką pracą, tym w jaki sposób podeszliśmy do meczu, byliśmy zaangażowani, walczyliśmy o każdą piłkę,
pokazaliśmy, zawodnicy pokazali, udowodnili kibicom, że potrafią walczyć, potrafią zwyciężać i robić to, robiąc to w dobrym stylu. Jesteśmy zadowoleni i cieszymy się oczywiście z tego zwycięstwa. Natomiast wiemy, że przed nami mecz ligowy już tą sobotę i emocje opadają. Słodzimy troszeczkę atmosferę i skupiamy się na tym, aby już przygotować się optymalnie do najbliższego meczu ligowego, który już w tą sobotę. Kamil Wojtas, Kurier Lubelski. Trenerze, ciśnienie troszkę zeszło po pierwszym zwycięstwie, bo jednak w tych poprzednich dwóch meczach też graliście, no podobnie jak dzisiaj, też ofensywnie, też do przodu, ale jednak kończyło się remisem, a dzisiaj w końcu udało się jednak strzelić więcej tych bramek niż rywale. Dokładnie. I też nie skłamałbym, bym powiedział, że to ciśnienie zeszło, bo faktycznie zeszło. Można powiedzieć w całym sztabie, bo pracowaliśmy ciężko na to, aby pokazać troszeczkę inny styl, nowe ustawienie. Nie chcemy tutaj, można powiedzieć, wchodzić w elementy tego, iż potrzebujemy czasu, chcemy zgrać drużynę. Tutaj wiemy doskonale, jaki jest przed nami cel, chcemy jak najszybciej pokazać, udowodnić, że ta drużyna potrafi grać piłkę, ale też nie analizować tego na podstawie ostatnich dwóch meczów, czy też tego. Wiemy, co chcemy grać, wiemy, w jaki sposób chcemy podchodzić do kolejnych meczów. Na pewno będziemy chcieli grać ofensywnie, ale też będą mecze, w których będziemy musieli się cofnąć i tak naprawdę wybronić ten wynik 1-0 przykładowo. Niemniej jednak nasz styl będziemy chcieli definiować tak, to było w dniu dzisiejszym, jak również z Olimpią Lwów, którą też zagraliśmy ofensywnie i z którą też dominowaliśmy na boisku. Natomiast jak doskonale wiemy, najważniejszy jest wynik i dzisiaj ten wynik był po naszej stronie. Dopytam jeszcze o napastnika, o Iziego. Czy on dzisiejszym występem wywalczył sobie miejsce może w pierwszym składzie jako pierwszy napastnik lub jako obok Michała Żebrakowskiego? Czy możemy się spodziewać, że Izi wybiegnie na przykład w Polkowicach w pierwszym składzie? Lub czy trener rozważa, żebyśmy zagrali na dwóch napastników razem, żeby Izi był Żebrakowskim na boisku? No bo cię oglądając jego postawę, no chyba nie sposób było nie odnieść wrażenia, że dużo daje zespołowi. Zgadza się, ale również dużo daje Michał Żebrakowski. Oczywiście również podchodzimy do tego elementu w taki sposób, że możemy zagrać w ustawieniu 3-5-2 na dwóch napastników. Natomiast na chwilę obecną musimy mieć z tyłu głowy, że mamy tylko dwóch napastników ofensywnych, którzy grają na poziomie doświadczonym i musimy z tyłu głowy to, że w przypadku odpłukać kontuzji, jakiekolwiek inne dolegliwości, zostaje nam tylko jeden napastnik, więc musimy dozować troszeczkę jakby system pod zawodników ofensywnych, które mamy, więc na to też zwracamy uwagę. Niemniej jednak zarówno Michał, jak i Izzy zasługują na grę od pierwszych minut. Natomiast swoją pracą w treningach udowodnią to, pokażą, mam nadzieję, że zasłużą na miejsce w pierwszym składzie już na bliższym meczu sobotnim. Na spotkaniu wybiegł Budzyński. Kilka godzin przed meczem dowiedzieliśmy się, że został pozyskany do Motoru. Wiem, że trenował z drużyną od dłuższego czasu. Jak trener ocenia dzisiaj jego występ? Zarówno Budzyńskiego, jak i Furmana oceniam na dobrym poziomie. Nie zapominajmy, że to są młodzieżowcy, którzy mogą popełniać błędy. W dniu dzisiejszym Budzyński, można powiedzieć, dwa razy wyciągał piłkę z siatki, ale rywal wyciągał ją czterokrotnie, gdzie ten wynik był po naszej stronie. Analizując poprzez wynik, wiadomo jaka będzie opinia, niemniej jak będziemy chcieli oceniać ich na podstawie najbliższych treningów i ich wartości, bo w najbliższym meczu jeden z nich będzie tym bramkarzem numer jeden. Jakiego rywala w kolejnej rundzie Pucharu Polski byście sobie tutaj życzyli w Lublinie? Czy to już jest taki rywal bardziej medialny? Czy to jeszcze na razie wolelibyście kogoś teoretycznie słabszego, żeby przejść po prostu dalej i ewentualnie w kolejnych rundach trafić na kogoś z wyższej półki? Wydaje mi się, że zgodziłby się ze mną pewnie pan prezes Jakubas i chcielibyśmy kogoś z ekstraklasy. Dziękuję. Maja Matyjaszek, TVP3 Lublin. Trenerze, proszę powiedzieć, jakim przeciwnikiem jest zespół z Polkowic? Dwa ostatnie mecze pokazały, że jest to drużyna, która będzie bić się na pewno czołowe lokaty, wygrywając dwa mecze. Drużyna, która spada z pierwszej ligi, ma pewne zachowania, pewne zasady, które ukierunkowują się pod pierwszą ligę, a niekoniecznie sprawdzają się w drugiej lidze. Jest dużo minusów i plusów, niemniej jednak Polkowice pokazały, że są ciężkim rywalem, które na pewno na swoim terenie będzie chciał wygrać mecz, ale my też tam jedziemy po to, żeby wygrać mecz. I tutaj mamy kilka dni na to, aby optymalnie się przygotować do tego meczu i pokazać, udowodnić, że Motor Lublin w Polkowicach zwycięży. Dzień dobry, trenerze. Rafał Szyszka. Mam pytanie takie o młodzieżowców na sobotę, bo do tej pory wychodził duet bramkarz plus Jakub Staszek. Dzisiaj na lewym wahadle Kamil Rozmus, dwie asysty. Czy jest też opcja taka, żeby tych młodzieżowców na innych pozycjach poszukać, na przykład Leszek Jagodziński gdzieś na pozycji numer 10, za któregoś z dwójki Ceglasz Robicki? Oczywiście. Kamil Rozmus udowodnił dzisiaj, że zasługuje na miejsce w pierwszym składzie i nie możemy
zrobić wyjątków na podstawie tego, że młodzieżowiec musi grać za jego pozycję, bo Kamil zasługuje na pierwsze miejsce i udowadnia to w każdych meczach i treningach. Będziemy szukać alternatyw na pewno, bo chcemy, żeby młodzieżowiec, który wystąpi, nie grał dla samej zasady, że musi grać, ale był na pewno wzmocnieniem. I dlatego też zmiana w końcówce meczu Leszka Gudzińskiego, który wraca po kontuzji i też obserwując jego, analizując, z pewnością będzie wzmocnieniem naszej drużyny. Również będziemy chcieli w najbliższym czasie kolejnych młodzieżowców sprawdzić. Już w najbliższych dniach dyrektor Arkadiusz Onyszko będzie finalizować kilka transferów młodzieżowców, bo jak wiemy dobrze, mamy z tym na chwilę obecną problem i chcemy go jak najszybciej rozwiązać, aby nie tracić młodzieżowca, zasad gry młodzieżowcem kosztem zawodników, którzy nie są młodzieżowcami, a zasługują na grę w pierwszym zespole. Czy wiadomo coś o stanie zdrowia Arka Najemskiego, bo tam widziałem, że schodził po... z jakimś urazem. Będziemy czekać na raporty fizjoterapeutów, lekarzy. Mam nadzieję, że to nic poważnego. A dzisiaj jeszcze druga drużyna grała sparing z Hetmanem Zamość. Czy ci zawodnicy, którzy tam zeszli, Marcin Michota, Kuba Szuta, czy bracia Zbiciakowie, czy oni też dalej są brani pod uwagę pod kątem pierwszego zespołu, czy bardziej już pod kątem rezerw? Dalej są brani pod uwagę i pod względem pierwszego zespołu. Niemniej, jak dobrze wiemy, możemy tylko korzystać z 20 zawodników. W dalszym ciągu jakby kontuzjowany jest Sędzikowski, Wyjadłowski, więc też nam to nie pozwala na to, aby skorzystać z tych zawodników w dniu dzisiejszym. Natomiast jeżeli wrócą do treningów, to na pewno z korzyścią dla całej drużyny, bo zwiększą rywalizację w danych pozycjach, a przede wszystkim w tych pozycjach ofensywnych. Przechodzimy do pytań od kibiców. Jak pan ocenia atmosferę na arenie? Czy już się pan zadomowił? No, atmosfera jest naprawdę wspaniała. Chciałbym tutaj tak naprawdę w każdym meczu, aby była taka atmosfera i grać wszystkie mecze u siebie na stadionie, bo kibice są fantastyczni, pokazali to w dniu dzisiejszym, a jeżeli pokażemy im dobrą grę ofensywną, będziemy strzelać bramki, to tylko właśnie będziemy się cieszyć z tego, że kibice nas dopingują, wspierają i sami zawodnicy, jak i my cały sztab odczuwamy na pewno ten klimat, który zasługuje na wyższą ligę. Jaki mamy plan na grę? Wydaje mi się, że dzisiaj pokazaliśmy, jaki mamy plan i w ostatnich meczach również pokazaliśmy, jaki mamy plan. Oczywiście on nie zawsze będzie wychodzić. Nie zawsze będziemy dominować. Czasami będziemy szybko tracić bramkę i będziemy mieć problem, aby tą bramkę strzelić wyrównaną do wyrównania. Dzisiaj akurat pokazaliśmy to, że szybko jesteśmy w stanie wyrównać mecz, a potem jeszcze sfinalizować to trzecią i czwartą bramką. Na pewno ten styl będzie ofensywny, ale ten styl będzie przemyślany. Będzie dopasowany pod zawodników i będzie w taki sposób dobierany, aby sprawiać jak najwięcej radości naszym kibicom. A czy zespół jest przygotowany fizycznie na granie cały czas wysokim pressingiem? Oczywiście gra wysokim pressingiem jest ciężka, jest naprawdę bardzo trudna. Grając przez 90 minut musimy kalkulować w pewne pozycje, musimy stopniować tak naprawdę pewne skoki pressingowe, które chcemy uzyskać, aby wytwarzać właśnie ten wysoki pressing. Niemniej jednak będziemy chcieli za wszelką cenę pokazać, udowodnić, że jesteśmy w stanie atakować od pierwszej do ostatniej minuty, walczyć o każdą piłkę, w każdym momencie boiska i pokazać to już w najbliższych meczach, aby udowodnić to, że drużyna jest w stanie i mogę wręczyć za nich, że na pewno są w stanie i udowodnią to w meczach grać ofensywnie, atakować, doskakiwać od pierwszej do ostatniej minuty spotkania. To dziękujemy kibicom za pytania. Dziękuję również.